Siema, Hajos. Jest Jerry, jest impreza. Będziemy dalej szykować kładzisza. Szykujemy kładzisza na targi. Patrzcie, tu dostaliśmy od Lita już czapeczki dla wszystkich na targi, koszulki. Farba przyszła. Malujemy. A to stara jest puszka. Malujemy kółka i malujemy puszki, jak starczy farby. Ale wiesz co, te srebrne nam się podobają bardzo, nie? Ale... Co? Puszki? No. A tobie nie? Jerry, mu się nie podobają. Rewolucja będzie się szykować. Siema, Jerry. Siema. Tam nie kładź saszetki, bo tam śmieci są. Kurde, zobacz. A nie wiem, dlaczego Tomek na mat to pomalował, wiesz? Mi się podoba. Mat podoba ci się? No ale musi przyjść okleina, bo to wszystko, patrz, matowe to wszystko widać, kurz, syf, nie, patrz. Nie wiem, on tutaj nigdzie nie jeździł, a zobacz, co? Nie, to jest po tym, po Godziębie. Aha, no tak, jeździł ty, no tak. To jest po Godziębie, my tak samo mieliśmy tak wszystko zapizgane, że masakra, nie? No, a mój już tak zaczyna ładnie wyglądać. Tak, jeszcze przykład, żeby mi pomógł, wymyślił tutaj o coś takiego, że puchy mam tutaj malowane na farba czerwona fluo, na kółka też starczyło, tu okleiłem taśmą jeszcze te pałunki od właśnie Grabbara, tu muszę jeszcze dokończyć, tam wjechać trochę jeszcze farby zostało. Jerry, chodź, pokażę bejce. Lubisz BMW. Ja lubię. To jest prawdziwa szmata. A jak ci się podoba bryka? Bryka git. Na lusach. Gazownia. Gazownia. Patrz, nawet nie sprawdziłem, czy jest olej. Aha, ty, wiesz co, bo będziemy eksperyment robić. No. Zamiast oleju. Będziemy mieli to ten. Chodnica całkiem jest rozjebana. No chodnica całkiem, no. A jak ci ja mówiłem? Przecież jak rozwalamy, to już tak na fest, nie? A jak ty chciałeś, żebym... Jak ja to... Jezu, oliwa. Na mydlinach chcemy jechać, wiesz? Parę kółek. Zobaczymy, kto ile wytrzyma. Ile pojedzie. Płynu do spryskiwaczy mamy dużo. Ale my ją, tą chłodnicę, zrobimy tak. Wymontujemy, przyspawamy tu, na górę, żeby już się nic nie uszkodziło. Węże kupimy, takie duże, i tutaj będzie na górze. Ale Oskar nie pomyślał, jak klapę będziemy otwierać, kurwa. Jak klapę trzeba wywalić i tu chłodnicę montują zawsze jakąś. No, i bez klapy byśmy jeździli, nie? Czekaj, to od razu ją rozwalimy. Nie, dobra, to później. Oskar jest silny. Nie rozwalić, to moment, ale... No. Nie, to trzeba klapę zdjąć i... Normalnie tutaj, tutaj, nie? Wynieść, normalnie, no. Jak na braku. Nie? No. Tak zrobimy. Oskar przywiezie spawarkę. No. Słuchajcie, Jerry jeszcze takie coś by kombinował. Wisienka na torcie, patrzcie. Teraz to już będzie naprawdę koza. I powiem wam, że robienie kłada pod siebie, nie? To jest skarbona bez dna, nie? Jerry, powiedz. Wszystko można, nie? Dma nie ma. Nawet felgi nowe kupić, nie? Pod kolor. Ale trafiłeś teraz. Nie no, nie no.
To jest ta wisienka. To jest ta wisienka, patrzcie. Mamy kłada gotowego na targu. Jeszcze trochę takich małych drobiazgów. Tutaj patrzcie, pomalowane są te amortyzatory. Tył już też jest zrobiony. Pałąki od Grabbara macie tutaj o czarne. Tu zostawiłem, bo tu wiadomo, nowe będę stawiał. To jest pomalowane już na czerwono. Fluo. Taki drapieżnik teraz nam wyszedł. Także widzicie, no nawet Jerry przyjechał z daleka, żeby mi tutaj dopomóc. Tutaj też taka mała wisienka. Jerry wymyślił takie by. O, w sumie jakby Jerry nie przyjechał, to bym nie miał tych amortyzatorów pomalowanych, kółek. Nie no, może kółka bym pomalował. Ale dużo rzeczy będzie, nie ma. Ale ci powiem, że ten wężyk robi robotę, no robi, to to od razu jest, wiesz. To wygląda od razu, że to jest płat, nie? Tu dołożyłem do ciebie takie dwie trytki, bo to mam pokrzywione po wypadkach, nie? I dlatego mi pasuje, nie? Tu wszystko pasi, nie? Tylko to. Nie wiem, tak kombinujemy, a jeszcze nikt nie spróbował, czy to w ogóle odpala. Dobra, to do zobaczenia na targach. Jerry też będzie z chłopakami. Na pewno. Oskar, nie wiem, projekt wleci. Na pewno. Jeszcze to doczyszczać ten silnik tutaj, o, żeby wszystkie boboki mi poznikały. W ogóle to się kurzy, nie? I tu by trzeba było tą folią jakąś przykryć. Gdzie ta folia go ubrudzi? Elegancko. See you. No, teraz mogę wam na spokojnie ograć i pokazać wszystko, jakie zmiany dokonaliśmy tutaj w Raptorze. Jerry mi pomógł, miał parę pomysłów. Oczywiście Oskar też. No, pomagali mi tutaj jak mogli. Oczywiście kład jest uszykowany na targi, czyli no trochę będzie pozmieniany do jazdy takiej po mieście i na żwirownie. No to już wam pokazuję teraz właśnie, co tutaj zrobiliśmy. Niektóre bardzo takie pierdółkowe rzeczy, ale fajnie to wszystko współgra właśnie z tym, co chcieliśmy tutaj osiągnąć wizualnie. No to tak. Jerry miał pomysł, żeby pomalować tutaj te puchy od amortyzatorów. Co jeszcze? Wężyk dołożyliśmy czerwony do wlewu, do korka. Co jeszcze? No, oklejone zostały tutaj elementy tego Grabbara. Oczywiście tablica rejestracyjna wleciała, Blego Psa. Kółeczka pomalowaliśmy. Ośkę też mamy właśnie tutaj, to jest zrobione na czarne. To zostało zrobione taśmą. No tutaj trytki, bo to mam pokrzywione i musiałem po prostu tutaj na trytki spinać to od ostatniej gleby właśnie w tym rowie, co wylądowałem. Co jeszcze? No jeszcze tylko jutro czekam na środki, żeby chemiczne, żeby go ładnie jeszcze wyczyścić, te felgi, opony. Już raz były czyszczone, no ale
trzeba to jeszcze powtórzyć. No i tak to się prezentuje już na gotowo. Czyli już nic nie będzie tutaj zmieniane, nic zrobione. Opony zostają jakie są, no po prostu takie mam i na takich na razie pojedzie na targi, a jak będę jeździł po mieście, czy tam trening na gumie. O, tu jeszcze zmieniony na czarne opaska do zrywki. No, tutaj B doszło. Taka pierdółka, to można, kupa robota. To nara, trzymajcie się, do zobaczenia we Wrocławiu na targach Show Moto 9-10, czyli teraz ten weekend. Hejos, nara. No i niespodzianka, słuchajcie, no będziemy przerabiać tą BMW. Oskar przywiezie spawarkę i będziemy po prostu lecieć ostro z koksem. Także wbijajcie na odcinki. Nara. Do zobaczenia we Wrocławiu.